Jak zmienić się w superbohatera, używając tylko papieru i markerów? Dziś Lalilu pokaże Wam, że wyobraźnia i kreatywność potrafi czynić cuda! Spójrz na tę słodką lalkę, którą przygotowaliśmy. W opisie znajdziesz link, wydrukuj ją. Wycieniuj całe ciało beżową kredką. Pomaluj włosy na niebiesko. Uzyskasz lepszy efekt, przesuwając końcówkę markera wzdłuż pasma włosów. Nałóż cieniowanie na włosy, używając ciemniejszego markera. Stworzy to bardziej realistyczny rezultat. Nawet najlepsi fryzjerzy nie uzyskaliby takiego koloru włosów. Pomaluj oczy na zielono, a usta na różowo. Wycieniuj body na niebiesko. Popraw brwi czarnym akwarelowym markerem. Poprawmy cienie na jej włosach. Dodaj cienie na twarzy LOL i jej różowym body różowym markerem. Niech wygląda bardziej 3D. Dodaj fioletowy cień na jej powieki. Jest śliczna. Motyl wydostaje się z kokonu, gdy przychodzi jego pora. A dla naszej LOL przyszedł czas wyjść z kartki papieru do przestrzennego świata. Im dokładniej wytniesz swoją modelkę, tym fajniej będzie się nią bawić. Nasza zielonooka piękność Emma jest gotowa na nowe wdzianka. Zabierzmy ją na przebieranki. Mamy kilka strojów, ale chcemy czegoś ekstra. Czegoś, co wywoła u nas wow. Dokładnie, wpadłam na świetny pomysł. Zróbmy stroje superbohaterów. Mamy różowy papier i paski. Zobaczmy, jak nam to wyjdzie. Odrysuj kontur talii i narysuj szorty z klapkami na papierze w paski. Użyj do tego pisaka. Wytnij pierwszą część garderoby. Przymierz. Pasuje idealnie. Możemy z łatwością przycisnąć klapki. Odrysuj kształt LOL na różowym papierze, tworząc kurtkę. Odrysuj dekolt i nie zapomnij o klapkach. Wytnij frędzle z kolorowych kawałków papieru. Przyklej je do rękawów kurtki. Wytnij małe kawałki z serpentyny, by były takie same jak papierowe frędzle. Przytnij końce tak, by tylko frędzle były widoczne na rękawkach. Pora wybrać buty. Ale są zbyt banalne. I niewygodne. A to są rolki. Może znajdziemy coś w czasopiśmie. Czarne i białe paski to to, czego nam trzeba. Odrysuj stopy. I wytnij stylowe buty. Wow, nie może być lepiej. Przyklej osobno buty do kartki papieru, używając kleju w sztywcie. Narysuj klapki i obcasy i przyjdzie pora je wyciąć. Załóż buty na naszą strojenisię. Strój wyszedł jaskrawo i buntowniczo. Czy już zgadłeś, w kogo zmieniła się Emma? Umieśćmy kartkę papieru pod lalką. Odrysuj głowę. Narysuj pasemka włosów i grzywkę Harley. Obrysuj szkic z pisakiem. Pokoloruj krawędzie grzywki żółtym pisakiem pędzelkiem. Harley kocha jaskrawe kolory. Pokoloruj kucyki na niebiesko i różowo. Pokoloruj gumki do włosów na kucykach czarnym pisakiem z pędzelkiem i dodaj cieniowanie do włosów. Obrysuj brzegi klapek. Podoba Ci się nowa fryzura LOL? Cześć Harley, czy wiesz, gdzie jest Emma? Potnij dekoracyjną taśmę w małe prostokąty. Umieść je nieco wyżej niż krawędź butów. Teraz Harley ma kolorowe skarpetki. Odrysuj serca i gwiazdy na dekoracyjnej taśmie. To świetna alternatywa dla tatuaży. Wytnij elementy i przyklej w odpowiednich miejscach. Jak pięknie! Do kolejnego stroju potrzebujemy złotej tektury. Natnij kontur Harley od ramion po stopy. Zdejmij lalkę i dodaj brakujące części kombinezonu. Wytnij podstawę nożem do tapet. Błyszczący kombinezon jest prawie gotowy. Wybierz top. Różowy powinien dobrze pasować do złotego.
odrysuj potrzebny kawałek i wytnij. Dodaj top z tyłu kombinezonu. Narysuj linię skrzyżowania nóg markerem. Zajmijmy się teraz butami. Przyciśnij klapki i zobacz, jak Harley będzie wyglądała w naszym złotym kombinezonie. Oszałamiająco! Jeszcze kilka detali i będzie gotowy. Spotnij ozdobny łańcuszek tnącymi szczypcami do odpowiedniego rozmiaru. Połącz kawałki i przyciśnij ostatnie ogniwko. Ten dodatek będzie wyglądał świetnie na szyi Harley. Co za luksusowy strój! Narzędzie modelarskie nie przyda się. Nożyczki nie potrzebujemy ich. Jaką broń powinna mieć Harley? Dopełnij zakrętkę od brokatu piankoliną. Poczekaj, aż stwardnieje i pomaluj na złoto. Pomaluj plastikową słomkę na niebiesko. Nałóż krople kleju na gorąco i dodaj zakrętkę do słomki. Owiń młot dekoracyjną taśmą. Wygląda nowocześnie, stylowo i przerażająco. Bum bum! Proszę wstać! Ogłosimy wyrok modowy. Młoda, jesteś gotowa na kolejne stroje? Na początek weźmy tekturę pasującego koloru. Pomarańczowa? Dokładnie tego szukaliśmy. Odrysuj lalkę od czubka głowy do ramion, zostań stylistką i stwórz fryzurę LOL po swojemu. Pomaluj włosy akwarelowymi markerami. Najłatwiej będzie nakładać kolor warstwami, od brzoskwiniowego do brązu. Pokoloruj każde pasmo. Czy już wiesz, jaki strój będzie przymierzała nasza LOL? Tak, to Wonder Woman. Zaznacz miejsce na opaskę ołówkiem. Pomaluj środek złotą akrylową farbą. Wytnij element i przymierz na lalce. Oj, LOL, super wyglądasz w długich włosach. By kontynuować, potrzebujemy wzorzystego papieru w gwiazdy i czerwonej lustrzanej tektury. Naszkicuj klapki i wytnij pierwszą część stroju. To dopiero przemiana. Narysuj top na czerwonej tekturze. Wytnij i połącz z gwiździstą spódnicą, używając kleju w sztywcie. Dodaj kilka pasków złotej taśmy do krawędzi sukienki. I zrób kształty logo Wonder Woman na pasku, używając złotej taśmy. Natnij kontury butów na lustrzanej tekturze, używając szydła. Voilà! Buty są gotowe bronić sprawiedliwości. Wyszły łatwo i pięknie. Możemy dopracować tę stylizację skromnymi bransoletkami. Ojejku, twoje piękno jest nieodparte. Księżniczki są z zeszłej epoki. Teraz w modzie są superbohaterowie. Nie, to nie jest podwodny świat. To niebieska plastikowa okładka. Potrzebujemy jej do kolejnego wdzianka. Przyciśnij kontury lalki na plastiku. Wytnij element nożem do tapet. Naszkicuj fryzurę kobiety kameleona na czerwonej tekturze. Popraw kontur pisakiem. Popracuj nad detalami, niech włosy będą puszyste. Czerwone włosy i niebieska skóra są kontrastowe i tajemnicze jednocześnie. Przyklej perukę do niebieskiej skóry. Nałóż brokat na niebieski plastik, używając pędzla. W ten sposób skopiujemy nietypowy wygląd skóry Mystique. Może to nie LOL była z nami cały ten czas? Może to była Shade? Tylko ona potrafi zmieniać wygląd w oka mgnieniu. Teraz masz nową supermoc! Możesz zmieniać papierowe lalki w superbohaterów! Wow! Subskrybuj kanał Lalilu i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych supermocy!